Cześć. Dzisiaj pokażę Ci, jak zarejestrować swoje urządzenie grzewcze w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku. Czym w ogóle jest ta trudna do wymówienia instytucja i o co w tym w ogóle wszystkim chodzi? Od zeszłego roku pojawił się nowy przepis, w zasadzie od 1 lipca 2020 roku. 2021 roku pojawił się nowy przepis, według którego każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości powinien zarejestrować źródła ciepła, które znajdują się w budynku. Obowiązek dotyczy zarówno starych budynków, jak i nowo oddanych, zarówno starych instalacji, jak i dopiero nowo wprowadzonych. W przypadku instalacji, które były zamontowane przed 1 lipca 2021 roku, mamy czas do 30 czerwca, czyli rok czasu. W przypadku wszystkiego, co się pojawiło po tym terminie, w teorii mamy tylko 14 dni na zarejestrowanie naszego nowego systemu grzewczego albo zarejestrowanie zmiany, jeżeli takowa nastąpiła. Jak natomiast wygląda to w praktyce? No, mamy czas, dopóki ktoś nie sprawdzi. I nie mówię tego dlatego, żeby zachęcać do nierejestrowania się, bo nikt do nas nie przyjdzie. Natomiast do mnie informacja ta dotarła od kogoś, kto zobaczył jakiś artykuł gdzieś w internecie. Więc jest spora szansa, że bardzo dużo ludzi o tym jeszcze nie wie, że musi że powstał obowiązek, żeby zarejestrować swoje urządzenie grzewcze. Mam cichą nadzieję, że urzędy będą z tego tytułu wyrozumiałe, że kampania informująca o tym nowym obowiązku nie spełniła chyba, przynajmniej w moim odczuciu, swojej funkcji. Tak więc pokażę Ci, jak zarejestrować swoje urządzenie i co tak naprawdę trzeba w tym wniosku zawrzeć. Możliwości złożenia wniosku w zasadzie są dwie. Albo złożymy to w formie elektronicznej, albo w formie papierowej do Urzędu Miasta. W formie elektronicznej będzie nam najszybciej to zrobić, jeżeli oczywiście mamy albo profil zaufany, albo e-dowód, albo mamy konto w jednym z banków, które wspierają możliwość zalogowania się do profilu zaufanego i wtedy cała procedura, myślę, że zamknie się w 5 minutach. No, ewentualnie, jeżeli chcemy to dostarczyć papierowo albo tak też wolimy, no to wypełnimy wniosek bardzo podobnie jak w formie elektronicznej, tylko dostarczymy go już do Urzędu Miasta. Więc ja pokażę Ci, jak to zrobić i w takiej formie, i w takiej. W zależności, co Cię interesuje, to albo zostań ze mną i zaraz pokażę Ci logowanie się do systemu elektronicznego, a później pokażę, co na PDF-ie trzeba wypełnić, albo to po prostu wydrukujesz sobie i wypełnisz, no albo można pewnie też w edytorze sobie to wypisać i później tylko podpisany taki wniosek złożyć do urzędu. Rejestracji przez internet zaczynamy od wejścia na stronę cenb.gov.pl i tam będziemy chcieli się zalogować do systemu. Wybieramy zaloguj się przez węzeł krajowy. I tutaj mamy możliwości logowania albo profil zaufany, albo e-dowód. Jeszcze jakieś inne formy, moje IP. Tych nie znam, więc ja skorzystam z tego, z czego ja korzystam, czyli profil zaufany. I tutaj też mamy dwie możliwości. Albo jeżeli wcześniej zarejestrowaliśmy sobie profil zaufany, czy to przez bank, czy to udając się do Urzędu Miasta, to możemy już po prostu wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło. Albo możemy też zalogować się przez jednego z banków, który tutaj
widnieje. I wtedy używamy swoich danych do logowania konkretnego banku. Ja skorzystam z profilu zaufanego bezpośrednio, bo tam już mam swoje konto, a ty z tego akurat masz możliwość. Już uda nam się zalogować do systemu. Na początku przejdziemy do listy budynków i tutaj musimy dodać budynek, do którego będziemy chcieli dodać deklarację związaną z urządzeniami czy źródłami ciepła. Klikamy sobie dodać budynek, uzupełniamy tutaj dane adresowe budynku. Ja tutaj wpiszę akurat siedzibę mojej firmy. Większość rzeczy jest podpowiadana automatycznie, więc całkiem przyjemnie jest to zrobione. A, jedna uwaga. Jeżeli jakąś wartość wpisujemy, to też nie potwierdzamy tak naprawdę, wybierając ją z listy. Widzę, że w inny sposób to nie działa, bo taka pierdoła, ale nie przeszkadza. Jak już mamy swój własny budynek, do którego chcemy, własny czy też budynek, do którym zarządzamy, chcemy dodać deklarację, wybieramy teraz już z lewej strony deklarację i dodaję deklarację. To zwyczajnie będzie interesować, jeżeli nas interesuje nasz własny dom, to będą to budynki lokale mieszkalne. Wybieramy adres, odnośnie jakiego budynku sobie chcemy dodać tą deklarację i klikamy dodać. Pierwszą rzeczą, jaką wybieramy w formularzu, to czy deklaracja dotyczy źródła ciepła zainstalowanego przed 1 czy po 1 lipca zeszłego roku. Nawet jeżeli którekolwiek z nich było zainstalowane po 1 lipca, to należy to zaznaczyć. Później wybieramy rodzaj budynku. Albo to jest domek jednorodzinny, albo wielorodzinny. Jeżeli to jest jednorodzinny, to w zasadzie mamy wszystko. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych, jeżeli składamy deklarację za konkretnie swoje mieszkanie, to musimy tak czy siak wypisać, ile się lokali w tym budynku znajduje. Później wybrać, że dotyczy to tylko konkretnego mieszkania, czyli jednego. Na przykład mamy 18 mieszkań, dotyczy to jednego mieszkania i numer naszego mieszkania przyjmuje 17. No i teraz możemy przejść dalej. I tutaj dodajemy źródła ciepła, które znajdują się w naszym mieszkaniu czy też domu. Kocioł gazowy, to z tego najczęściej będziemy korzystać. Kocioł olejowy, ewentualnie pompa ciepła. Jeżeli mamy na przykład kilka źródeł ciepła, to musimy wszystkie wypisać. Niezależnie czy z nich korzystamy, czy nie, to czy z nich korzystamy, dalej się później dookreśla. Przyjmijmy na poczet przykładu, że mam kocioł gazowy. Jeden zainstalowany i też jest jeden eksploatowany. On służy do ciepłej wody, ogrzewania. Dodatkowo ma solary i tutaj też sobie znajdziemy solary, bo taka opcja była. Kolektory słoneczne. To dotyczy tych solarów słonecznych, nie fotowoltaiki. Fotowoltaika to jest zupełnie inna bajka i tutaj na stan mojej wiedzy nie wpisujemy.
Natomiast jeżeli mamy kolektory słoneczne i coś, co grzeje tylko nam samą ciepłą wodę, no to też trzeba to tutaj zaznaczyć. Jeden użytkowany jest jeden. Najczęściej to jest służy tylko do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Załóżmy, że jeszcze mam pompę ciepła. To był już najbardziej chyba bogaty zestaw, jaki można sobie wyobrazić. Dobra, jeszcze może być kominek. Jeszcze ewentualnie może być kominek, więc tak, pompa ciepła jest tutaj. To instalowana jedna, eksploatowana jedna. Służy powiedzmy do jednego i do drugiego. I ostatni element, czyli wspomniany wcześniej kominek. Kocioł na paliwo stałe niekoniecznie, ale kominek jak najbardziej możemy tu zrobić. Tu jest jeden, tu jest zainstalowany i służy tylko do ogrzewania ciała. Chyba, że macie spłaszczę wodne, miał służyć do ogrzewania jednego i drugiego, no to wtedy zaznaczamy, że to jest do ciepłej wody użytkowej. To idziemy dalej. Gdybym zaznaczył kocioł węglowy, trzeba byłoby tutaj jeszcze wypełnić klasy tych kotłów. Natomiast dla kotłów gazowych, dla pomp ciepła nie ma czegoś takiego jak klasa kotła, więc w zasadzie możemy to pominąć, nie ma też rodzaju paliwa. Następnie wpisujemy swoje dane kontaktowe, w zależności czy jesteśmy właścicielem, czy zarządcą, wybieramy odpowiednie pole, imię, nazwisko, wiadomo, telefon, ewentualnie adres poczty elektronicznej. Jeszcze mamy ostatnią opcję, czyli dane adresowe osoby wypełniającej, czyli nas. I jeżeli mieszkamy w budynku, w którym go zgłaszamy, to opcja numer jeden i nic więcej nie trzeba wypisywać. Natomiast jeżeli jesteśmy na przykład zarządcą i mamy inne miejsce zamieszkania albo inny adres siedziby niż rejestrowany budynek, no to wtedy trzeba będzie jeszcze podać dane adresowe w kolejnym miejscu, w kolejnym formularzu. A tutaj to znaczy dane są tożsame. Nie będę składać, bo byłby fałszywy. Taki źródeł ciepła tam nie posiadam. To mogę sobie zapisać kopię roboczą. I po kliknięciu złóż albo od razu deklaracja zostanie złożona, albo tak jak w innych stronach, gdzie logujemy się za pomocą profilu zaufanego, trzeba będzie to podpisać elektronicznie. Czyli jakby jeszcze raz przejść proces logowania, podać kod SMS, który nam przyjdzie na telefon. Natomiast nie wiem, czy tak jest, bo nie mogę za ten budynek wypełnić deklaracji, więc w sumie nie wiem tego. Natomiast w najgorszym wypadku będzie to wyglądało dokładnie tak samo jak proces logowania. Składanie wniosku za pomocą strony internetowej mamy zatem z głowy. Teraz pokażę Ci, jak zrobić to poprzez formularz papierowy. Ja tutaj omówię po prostu plik PDF, który można albo wydrukować i wypełnić, albo wypełnić go wcześniej i tylko podpisać. Jeżeli mamy budynek mieszkalny, to interesuje nas formularz A. Jeżeli nie mieszkalny, to formularz B. Ja dla przykładu zajmę się formularzem dla budynków mieszkalnych. Taki formularz należy sobie wydrukować i wypełnić zgodnie ze wskazówkami. Dane adresowe budynku, województwo, powiat, gminy itd., itd. Tak samo jak w instrukcji, tak samo jak we wniosku elektronicznym wypełniamy to. Później mamy rodzaj budynku. Tutaj albo budynek jednorodzinny, albo wielorodzinny. Jeżeli wypełniamy nawet za siebie, to też trzeba podać, ile jest mieszkań. I jeżeli wypełniamy właśnie za siebie, albo za jeden konkretny lokal, no to wtedy wybranych lokali mieszkalnych. Liczba lokali, czyli wtedy jeden i nasz numer mieszkania. Następnie mamy rodzaje i liczba źródeł ciepła. I tutaj tak, ptaszkiem zaznaczamy, jeżeli mamy dane źródło ciepła, czyli na przykład kocioł gazowy,
tutaj na pozycji 7 zaznaczamy, że mamy taki kocioł 1 zainstalowany. Jeżeli go eksploatujemy, to też zaznaczamy, też 1. No i co on grzeje? Albo ogrzewanie tylko, albo ciepła woda, albo jedno i drugie, w zależności od stanu faktycznego. Wypełniamy tutaj wszystkie, które są możliwe w naszym przypadku, czyli jeżeli mamy i kocioł gazowy, i instalację solarną, i pompę ciepła, no to trzeba zaznaczyć wszystkie, niezależnie czy korzystamy ze wszystkich. Bo to, czy korzystamy, zaznaczamy tak naprawdę w drugiej kolumnie. Jeżeli mamy kocioł na paliwo stałe, no to też musimy wtedy wypełnić klasę tego kotła i rodzaj paliwa. Później, kim jesteśmy, w odniesieniu do tej deklaracji, czy jesteśmy właścicielem, czy zarządcą. Swoje dane. I ewentualnie, jeżeli wypełniamy wniosek odnośnie budynku, w którym nie mieszkamy, a nasz adres korespondencyjny jest inny, no to tutaj jeszcze ten adres korespondencyjny trzeba wypełnić. No i to byłoby w zasadzie tyle. Wypisujemy datę wypełnienia formularza oraz podpis swój składamy, no i idziemy z tym do urzędu. A jeszcze jedna rzecz, która widzę, że umknęła mi. Na samym początku jest jeszcze coś takiego, jak deklaracja dotyczy źródła ciepła, czy przed 1 lipca, czy po. Jeżeli to było już, jeżeli źródło ciepła było montowane po 1 lipca, trzeba zaznaczyć tutaj ptaszkiem to. Tak samo będzie też w przypadku formularza elektronicznego. Myślę, że to byłoby wszystko odnośnie rejestracji swojego źródła ciepła. Jeżeli miałbyś jeszcze jakieś pytania albo wątpliwości, śmiało pisz w komentarzu, a postaram Ci się i pomóc. Jeżeli filmik Ci był w jakikolwiek sposób pomocny i Ci się spodobał, to kliknij przycisk lubię to. Pomoże mi to dotrzeć do większej ilości osób. No i miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia.